kochani, w nowym vlogu. Zapraszam Was na czwarty vlog, chyba. Nie wiem już, który, czy czwarty, czy piąty. Także zobaczcie intro. Witajcie moi drodzy, dzisiaj w tym filmie będzie food haul, także później Wam nagram co zakupiliśmy, co w tym tygodniu będziemy jeść i tak dalej, bo mam plany na obiady, bo powiem Wam, że ostatnio jak oglądam telewizję, to cały czas chodzą za mną takie burgery, więc stwierdziłam, że zamiast iść do takiego lokalu, wiecie, do Maca czy gdzieś do Burger Kinga, no to zrobię sama. Dlatego stwierdziłam, że właśnie kupimy mięso i zrobimy sobie właśnie takie bułce, burgery. No i co chciałam powiedzieć jeszcze do Was, że mówię dzisiaj taki... W końcu słońce wyszło po tygodniu ponad i cieszę się, bo już bez słońca to myślałam, że ja po prostu jestem na innej planecie, że nie wiecie, że po prostu życia mam zero i naprawdę... szok. W ogóle muszę polecić Wam jeden kanał. Tylko czekajcie, bo ja tutaj mam pootwierane rzeczy na telefonie. Ale dzisiaj właśnie rano odkryłam przypadkiem, bo mi na głównej stronie to wyszło. Ale Wam pokażę. Czekajcie. To się nazywa... Kanał się nazywa właściwie Kobita, która ma ten kanał, Kinga Fortissima. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Jeszcze nie wiem, co to jest za osoba. Tak naprawdę, bo obejrzałam tylko jeden vlog i to nie cały, ten tutaj z Kopenhagi. Ale polecam Wam właśnie ten kanał z tego względu, że cały montaż i ogólnie opowiadanie o tym wszystkim, o tym zwiedzaniu i tak dalej jest bardzo interesujące i bardzo też inne niż wszystko, co widziałam tak naprawdę na YouTubie, bo na przykład w tej Kopenhadze, jak oglądałam film, no to właśnie poszła ze swoim chyba mężem, jeśli się nie mylę, do jakiegoś muzeum. I właśnie pokazywała te wszystkie rzeźby, opowiadała dużo na temat historii, dużo właśnie jest tej infrastruktury, tego budownictwa, tego wszystkiego. Także polecam Wam ten kanał. Możecie tam zajrzeć, zobaczyć, czy to Wam odpowiada. Bo jak dla mnie to jest bardzo ciekawe. Jedyne, co bym zmieniła, jeśli miałabym się doczepić, to czasami właśnie ta kobitka trochę za głośno mówi. Ale ogólnie wiecie, można sobie zawsze ściszyć. I czekajcie, bo SMS dostałam. Siora do mnie napisała SMS-a. Także to jest moja polecajka. No i tak jak mówię, jest bardziej dzisiaj właśnie słonecznie. Miałam iść do Lidla nad Radkiem, ale po prostu jakoś tak, wiecie, coś mnie łapało rano, jakieś dziwne stresy. Więc postanowiłam zostać i stwierdziłam po prostu, że jak się trochę uspokoję, unormuje się u mnie, no to wtedy pójdziemy potem na dwór, więc może jakieś uryweczki Wam pokażę. W ogóle powiem Wam, że przejrzałam sobie statystyki kanału i średni czas oglądania moich filmów to jest 5 minut. Także w sumie dobrze, że nie kręcę takich długich vlogów, no bo i tak większość by nie obejrzała, więc to daje też do myślenia. Niemniej cieszę się, bo doszły nowe osoby, także witam Was serdecznie na kanale i cieszę się, że tu jesteście. No i co? I teraz będę się zabierała za montowanie trzeciego vloga. Już, znaczy teraz jak to oglądacie, to on już jest na kanale. Ale właśnie będę się zabierała. Tak jak mówię, wszystko robię z wyprzedzeniem, z tego względu, że no muszę mieć to flow. Muszę mieć humor, żeby Was tutaj nie zanudzać. Także co? Chyba tyle będzie z mojej... Pogadałabym sobie z Wami, ale wiem, że tego nie lubicie, że w sensie
No większość raczej omija te pogadanki, takie wiecie, pieprzenie cały czas, więc no będę musiała trochę to skracać. Chociaż lubię sobie z wami gadać. Nie ukrywam, że sprawia mi to przyjemność. Nie ukrywam, sprawia to przyjemność, jak piosenka ten diskopolowa. Właśnie, zapomniałabym. Otworzymy sobie kalendarz, także miga mi bateria, więc się zabieram za otwieranie kalendarza. Zobaczymy, co tam jest. Mamy piąte okienko. Sprawdzimy, co tutaj dzisiaj mamy. Widzę maseczka kolejna. I to jest przeciwzmarszczkowa maseczka rewitalizująca. Biomimetyczny peptyd synAke. Zzywnie regeneruje, oświetla. No dobrze, a zobaczmy, co tutaj mamy dzisiaj. Przeczytaj książkę do góry nogami. Nie wierzę. Ale sobie powymyślałam, nie mogę. Dobra, to co, robimy? Mam tu książkę Wild. Płomienna miłość. Za mną byłam bezbronna, ale bezpieczna, a nade wszystko podziwiana. Żeby nie było, czytałam do góry nogami. Także zadanie wykonane.